Pytanie pierwsze. Opowiedz naszym widzom trochę o sobie. PIN, rozumiesz, Regon, NIP. Tak. No konieczny PIN do karty. Kartę zgubiłem, także PIN-u nie będzie. Nazywam się Paweł Ostrowski, jestem perkusistą. Od wielu lat już gram w różnych zespołach muzycznych, a od kilku lat też mam przyjemność współpracować z magazynem Perkusista, dla którego tworzę już w tej chwili takie 3 cykle edukacyjne. Sprawia mi to radość, nie czuję się jakby nauczycielem z pasji i powołania, ale jeśli mogę coś komuś przekazać, a zawsze staram się robić to jakoś od siebie, żeby to było oryginalne i niepowtarzalne, to chętnie to robię. Także cieszę się, że mam takich wspaniałych przyjaciół, jak w tej chwili, z którymi możemy takie inicjatywy jak dzisiejszą organizować sobie. Powiedziałeś coś komuś przekazać. Ponieważ na tej imprezie wiadomo, że masz maksymalnie godzinę do przekazania tego, co byś chciał, to musisz coś wybrać. Dlaczego? Po pierwsze, co wybrałeś, a po drugie, dlaczego akurat to? W swoich tutaj jakby działaniach staram się zachować jakąś ciągłość. To jest nasze takie trzecie spotkanie w pociągu perkusyjnym i starałem się dopełnić jakby każde tutaj wydarzenie. Mówiłem o perkusyjnej czasoprzestrzeni, czyli o tym, jak rozumieć time, przestrzeń w graniu, w muzyce i jak pracować, zarówno właśnie nad tym uprzestrzenianiem, czyli granie rzadko, gęsto, ale też pracować nad time'em. Na poprzednich swoich też zajęciach mieliśmy okazję pracować z sekcją rytmiczną. Przywiozłem dwoje muzyków, dwie dziewczyny, z którymi graliśmy już konkretne rytmy, podziały. A dzisiaj chciałem opowiedzieć jeszcze o takich sposobach pracy z timingiem, nad tym, żeby swój wewnętrzny feeling, puls gdzieś tam rozwijać. Mhm. W przypadku twojej pracy dla perkusisty, tego nazwijmy to kącika, który tam masz, jak wybierasz tematy do każdego numeru? Co decyduje o tym, że akurat w tym numerze będzie to, a nie coś innego? No to też zależy, o jakim kąciku mówimy, bo tam mam kilka takich różnych form. Jest forma pod lupą, to jest taka forma pracowania nad ogólnie znanymi hitami, numerami, które znane są od lat, i też staram się omówić najważniejsze rzeczy, które akurat ja osobiście czuję, że w danym kawałku można przekazać, a czasami pod innym kątem dany utwór, często oklepany i nudny, już ukazać, żeby gdzieś tam coś naprawdę ciekawego znaleźć, a naprawdę są to często takie partie, o których nawet nie wiemy, że to zostało zagrane przez żywego człowieka, że ktoś miał pomysł na to i dużo, dużo można się ciekawych rzeczy doszukać. To jakby ta forma jest też tutaj zależna od tego, co ludzie chcą, żebym analizował. Dostaję też dużo maili, ludzie piszą, że chcieliby taki albo taki kawałek, jest to jakby sugestia z góry. Mam taki cykl Kobiety do garów, w którym też jakby no tutaj swoje wizje troszeczkę takiego perkusyjnego coachingu staram się przedstawić. Dlaczego kobiety? Bo uważam, że jest to fajna forma, motywująca i myślę nas i ładna, która łączy właśnie piękno perkusji no, z pięknem też płci przeciwnej. I też myślę, że taka forma troszeczkę o tyle ciekawa, że właśnie to jest, tak jak powiedziałem, takie połączenie troszeczkę nawet elementów psychologii, takiego motywowania się, pewnej pracy nad sobą, nad swoim wnętrzem, dlatego, że no nie lubię jakby powtarzać. Jest, w dzisiejszych czasach jest tak wysoki poziom i muzyków, i edukatorów, że jakby nawet nie śmiałbym mówić o tym, co gdzieś tam słyszę dookoła i własnymi ustami to wypowiadać. Dlatego szukam czasami w sobie jakichś takich rzeczy. Jeśli ktoś tam uzna, że jest to ciekawe, a gdzieś tam czy moi uczniowie uznają, czy nawet w magazynie się to podoba, jest to tym bardziej dla mnie miłe. Mhm. Właśnie, mówisz o szukaniu w sobie. To się oczywiście wiąże też z doświadczeniami, jakie się ma. Tak. Opowiedz naszym widzom o twoich doświadczeniach już perkusyjnych i muzycznych. Doświadczenia. Tak, składy, wiesz, sesje. Składy, tak, było wiele składów autorskich. No niestety żyjemy w takich czasach, gdzie z autorskiej muzyki ciężko się utrzymać i jakby takim moim głównym składem od już dobrych kilku lat jest skład coverowy. Gramy covery na różnych imprezach, ale powiem też szczerze, że odkryłem też taki paradoks, że granie coverów może być bardziej twórcze czasami niż granie tak zwanej autorskiej muzyki, bo zawsze jeśli gramy coś niby swojego, to jest to zaczerpnięte skądś tam, tak, prawda? Wychowujemy się na jakiejś muzyce i czasami pod dużym szyldem własnym to gdzieś tam produkujemy, a niekoniecznie jest to własne. No poza tym też granie coverów jest jakby już z natury skażone, czyli już musimy się bardziej postarać, żeby jakby to z serca wypłynęło, a nie było to takie odtwórcze, bo już z natury jesteśmy no, coverowcami. Także jest taki zespół coverowy, oczywiście mam też projekty nie coverowe, autorskie. Nie będę tutaj może nazw rzucał, tak? Czy no, powiedzmy, no, nie o to chodzi, ale lubię się poruszać w różnych gatunkach muzycznych i też trochę jazzowych, i jakiejś takiej muzyce środka. Także myślę, to też jest takie dosyć ciekawe. Czyni to
może nie ma jakichś spektakularnych efektów typu właśnie sława i tak dalej, ale po prostu jest to wspaniała przygoda, to, że mogę doświadczać raz grania takiego, innym razem, prawda, zupełnie czego innego. Myślę, że to jest ciekawe i pełne pasji. Dzięki temu też rodzą się we mnie jakieś takie pomysły co do jakichś przemyśleń odnośnie nauki, jakiegoś mojego zaangażowania. A takie pytanie, które jest, myślę, dobre, dlaczego akurat coaching muzyczny? Ja myślę, że każdy, kto jest odpowiednio gdzieś tam słaby emocjonalnie w pewnym momencie życia, a z drugiej strony nie zgadza się z tym, żeby taki być, to może jakby zacząć się rozwijać w tym kierunku i też szukać, tak jak ja też to czyniłem, bo uważałem, że często emocje jakby blokowały mnie i raz potrafiłem zagrać na dużo wyższym poziomie, kiedy innym razem zupełnie coś nie wychodziło i zadawałem sobie pytanie, dlaczego tak jest i czy musi tak być, a okazuje się, że to w nas jakby drzemie ta potęga, siła i czasami właśnie w tej słabości, jak to się mówi, można się doskonalić później, prawda, i rozwijać. Oczywiście. No i te doświadczenia, myślę, coverowe również, pozwalają ci też zgłębiać materiał, który pozwala, daje ci możliwość potem przekazywania tej wiedzy innym, prawda? No i to robisz. Nie tak. Tylko na takich tutaj warsztatach, tylko robisz to na co dzień. Opowiedz coś o tym. Ta szkoła, czy ona jest twoja, czy to jest jakaś, tak, z kimś to prowadzisz? To jest moja szkoła, tak. Ona opiera się przede wszystkim jednak na takim przekazie, w cudzysłowie, masowym, czyli coś robię dla ludzi, którym chciałbym coś przekazać, czy jest to ten kurs chociażby, o którym dzisiaj wspomniałem, do rytmu, czy jeszcze jakby kurs Kobiety do garów, pod lupą jeszcze miałem kiedyś Ghostbusters, to też jest taka forma, którą gdzieś tam kontynuuję na razie na swojej prywatnej stronie i w taki sposób masowy lubię docierać do odbiorcy. Mam też paru uczniów oczywiście prywatnych, bo też kontakt z człowiekiem na żywo jest bardzo ważny, najważniejszy, ale no czas jakby nie pozwala mi w pełni zaangażować się w taką formę kontaktu bezpośredniego, także jest granie, są próby, różne składy i właśnie taka nauka, czy to w czasopiśmie, czy na mojej stronie jednej, drugiej i w ten sposób staram się rozwijać. Jak się nazywają te strony? Strony, to jest tak, no moja główna strona mojej szkoły to jest www.drummaster.pl. Taka szkoła coachingu, czyli takiej psychologii muzyki troszeczkę, którą stworzyłem, to jest strona www.grajlepiej.pl i ten taki kurs rytmiczny, nad którym teraz pracowałem, to jest www.dorytmu.pl. No i opowiedz jeszcze nam o sprzęcie, którego używasz. Sprzęcie. Bębny, naciągi, pałki, blachy. Czy to, co uwielbiamy. Hardware, garmażerka, wszystko to, co lubimy najbardziej. Nasz ulubiony temat. No, jeśli kolekcjonujesz, to też chcę na tym pozwolić. Mam kilka zestawów, ale takim moim wyjątkowym i ulubionym jest zestaw, który dzięki uprzejmości Krystiana Czarneckiego z firmy DW mam przyjemność właśnie używać od kilku lat. Jest to zestaw DW Performers. Naprawdę świetny instrument. Porównywałem go i z kolektorsami, i z innymi seriami DW, no już nie mówiąc o innych bębnach. I no, od początku, jakby jak ja to mówię, jest to miłość od pierwszego uderzenia w te bębny, że nagle było takie wow, potęga rezonansu. Pamiętam pierwsze granie u nas we Wrocławiu w hali ludowej, gdzie dźwięk po prostu totalnie ginie. Jest to fatalne miejsce do grania i te bębny wówczas Krystian przesłał mi, do testów je wziąłem po raz pierwszy i nagle słyszę wszystko, stopę, tomy, po prostu nie wierzyłem, że coś się dzieje i miałem jeszcze wówczas inne bębny. Pominę może firmy, ale natychmiast się później ich pozbyłem, bo jednak to DW, a lubię być oryginalny, więc wierzcie, zawsze sobie mówiłem, nie DW, wszyscy teraz na tym grają. Kiedy Tomek Usowski mnie troszeczkę namówił, że Krystian, prześlij mi bębny, to mówię, na pewno nie zacznę grać na DW, bo ja po prostu chcę mieć jakieś takie swoje pod siebie, tylko i wyłącznie. Przysłali, zdziwiłem się i przeszedłem na tą stronę mocy. To tak jak ja. Tak, też DW, tak? Od niedawna. Okej, blaszki? Tak, w tej chwili gram na blaszkach firmy Solton, już od kilku lat. Są to też bardzo dobre instrumenty. Zainspirowała mnie tutaj seria właśnie Jonathana Moffetta, kiedy byłem, pamiętam, na filmie w kinie w ogóle, This Is It, kiedy tą trasę mieli ruszyć, uruchomić tam specjalnie dla Moffetta te blachy zrobili. Są o tyle muzyczne, że mają i dużo takiego konturu i są bardzo muzykalne jako blachy, plastyczne i świetnie się sprawdzają właśnie w muzyce popowej, dlatego też zapragnąłem z tą firmą jakiś kontakt złapać i tak się udało, że z Krzysztofem Sierpińskim właśnie z firmy Solton LS Drums udało się nawiązać współpracę, no i trwa ona już kilka lat. Mm-hmm. Naciągi? A naciągi akurat to mam mieszane, trochę eksperymentuję. To Evansy, to Remo,
może też nieładnie to zabrzmi, ale uważam, że pewne naciągi z perspektywy czasu troszeczkę się być może zepsuły, a być może akurat partia była taka, że nie bardzo brzmiały i na przykład mam pewne naciągi różnych serii, które jako stare brzmią dużo lepiej niż później, jak zamawiałem w sklepie nowe. Dlatego tak sobie często uzupełniał, że na przykład werbę mam z tego, tam tom akurat od tego, no eksperymentuję. Tak. Pałki? Pałki, jeśli chodzi. Jesteś przywiązany do jakiejś konkretnej marki? Oficjalnie tak. To się wytnie do firmy Oska, która zrobiła dla mnie pałki, model właśnie specjalny dla mnie. Ale od jakiegoś czasu też eksperymentuję, także troszeczkę teraz gram jeszcze innymi pałkami, no jakby nie zamykam się na jeden konkretny model. Mam różnych wiele modeli. Tutaj na akurat na tej prezentacji twojej miałeś werbel od zestawu, ale tak. Masz jeszcze jakieś inne? Tak, oczywiście. Mam jeszcze od jeszcze innych zestawów. Jeśli można tutaj rzucić firmami, to mam też trzeba. Taki bardzo zacny mam werbel od zestawu Premier Signi. To jest akurat werbel mosiężny 14x9, bardzo głęboki. Jeszcze zrobiłem sobie, żeby było jeszcze ciekawiej, werbel właśnie z Flortoma, tej Signi, czyli mam też 14x12, taki klonowy, no soczysty, niski dół, to teraz jest w modzie, bo zresztą są powroty te brzmienia z dawnych lat. Jeszcze mamy takiego Jungle, chyba to jest Piccolo, czy nawet Soprano Zonora. Malutki, jeszcze mam z zestawu Taje, mam też bardzo całkiem przyjemny werbel 13, tam zdaje się na 4, tu on jest. Jeszcze mam ze dwa jakieś takie samoróbki kiedyś zrobione z jakichś tomów i poprzecinanych i też fajnie gadających. Pięknie, bardzo pięknie. Dziękujemy ci za tę krótką rozmowę.